przetrę okular, powoli jestem gotowy. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco w programie, w którym co tydzień prezentuję właśnie wam trzy wiadomości, o których w tym tygodniu musicie wiedzieć. A w dzisiejszym programie Rafał Brzozowski przekracza kolejne granice żenady. Dawno się nie widzieliśmy, co? Będzie też relacja z wielkiej gali Plejady. Co wy na to? Wiem, nie mogliście się doczekać. A na koniec... Ezoteryczny Poznań. Gdzie mieszkańcy zorganizowali naprawdę bardzo piękną akcję i warto tego posłuchać. Zaczynamy! Na początek temat, po którym jestem przekonany, że będziecie odczuwali tak zwane ciarki wstydu. Na pewno wiecie, że do telewizji wrócił teleturniej Koło Fortuny. Pewnie wiecie też, że jego prowadzącym jest Rafał Brzozowski, czyli wokalista znany m.in. z tej piosenki. Rafał Brzozowski to jest facet, który bardzo, ale to bardzo wierzy w swój talent wokalny, dlatego co chwilę śpiewa, a internauci mają z tego bekę. Karuzela śmiechu rozpoczęła się wtedy, kiedy Rafał postanowił zaśpiewać to. Później była luźna interpretacja chyba najbardziej znanej piosenki Phila Collinsa. A w zeszłym tygodniu, i tutaj właśnie dochodzimy do puenty, Rafał zabrał się za lekko już przebrzmiały hit, czyli Gangnam Style. Łopa Gangnam Style! Gangnam Style! Łopa Gangnam Style! Gangnam Style! Łopa Gangnam Style! Wy oczywiście możecie się teraz śmiać, ale ja osobiście jestem pełen podziwu. Bo Rafał Brzozowski pokazuje, jak przekraczać granice. Jak dokonać niemożliwego. Myślisz sobie, że gorzej się już nie da, a Rafał co tydzień udowadnia, że się da. Zostajemy w wielkim świecie. W zeszłym tygodniu byliśmy świadkami wielkiego, wiekopomnego, wyczekiwanego, kulturalnego wydarzenia. Oscary? Cannes? Nagroda Pulitzera? Nie, moi drodzy. Chodzi o wielką galę gwiazd Plejady. Proszę Państwa, to są ręce, które opadają. I wiecie co, nie będę się zagłębiał w szczegóły, kto wygrał, bo szczerze... Kogo to kurwa obchodzi? Skupmy się na moment na pogaduchach między prowadzącymi a gwiazdami, które wręczały nagrody, ale uwaga, jest bardzo niezręcznie. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem. Dobry wieczór Państwu. Ale drodzy Państwo, nim o debiutach, nim przeczytamy nazwisko, które jest w tej kopercie, świetnie, to dasz mi jeszcze warto wspomnieć o tym, że... za stylizację wszystkich osób, które pojawiły się w spocie promującym tę galę. Ty byś wiele chciała, ale debiutuję ja. Drodzy Państwo, Adrem za stylizację gwiazd, które pojawiły się w tym spocie i za stylizację na przykład naszych prowadzących odpowiada nikt inny, tylko Kaja Środka. Wielkie brawa. I to Kaj samochodem podjechałem dzisiaj. Marcin, teraz wyjdzie, tak, że jestem blacharą, proszę cię. Nie, to dodajmy, że to Patryka Mikiciuka. Patryk, wielkie brawa. Nie, to Kaj. Adrem, drodzy Państwo, Adrem. To nie wszystko. Galę uświetnił występ znanej i szanowanej wokalistki Agaty Nizińskiej. Nie mów mi, co tym miłe to jest. Wiesz mnie najlepiej, wzrokiem uwódź mi bez. Nie mów mi, całkiem kręcił mnie to. Lecz trafił, wiesz, swój na swego, bo... Słuchajcie, abstrahując od tego, które gwiazdy wygrały na gali Plejady, to właśnie gala Plejady jest największym zwycięzcą. Zwycięzcą w kategorii wydarzenia, o którym jak najszybciej trzeba zapomnieć. A na koniec przenosimy się do Poznania. Poznań to nasze wspólne miasto. W Poznaniu ruszyła właśnie naprawdę fantastyczna akcja, czyli Poznań bez nienawiści. W zeszłym tygodniu poznaniacy zamalowywali brzydkie napisy z murów. Ma to wyeliminować agresję, rasizm i przemoc z przestrzeni publicznej. Więc chodź po mały mój świat, na żółto i na niebiesko. I to jest naprawdę świetny pomysł, bo w Poznaniu, jak wiadomo, brzydkie napisy na murach to jak na razie największy problem.
Wystarczy kilka farbek, kilku przyjaznych wolontariuszy i największy problem Poznania znika. Brawo Poznań! A na koniec cykl, w którym zarażam was pozytywną energią, zarażam was optymizmem, pokazuję, że na świecie dzieją się też dobre rzeczy, nie tylko te złe. Pora na dobrą wiadomość na koniec programu. W tym tygodniu mam dla was wyjątkowo dwie dobre wiadomości, z których wszyscy, jak tu siedzimy, możemy być bardzo dumni. Pierwsza dobra wiadomość. Szymon Kuczyński właśnie w zeszłym tygodniu dopłynął do portu po samodzielnym rejsie dookoła świata w miniaturowej łódce. Udało mu się, brawo! Druga dobra wiadomość jest taka, że niejaka Miłka Rawlin, czyli warszawska alpinistka, w zeszłym tygodniu zdobyła Mount Everest i stała się tym samym najmłodszą Polką, która zdobyła koronę Ziemi. Niesamowite to jest, brawo! No i co, a ty poszedłeś na tą siłownię, co miałeś na nią iść w zeszłym tygodniu? No, ja też nie. To były trzy wiadomości, o których musicie wiedzieć w tym tygodniu. My widzimy się klasycznie za tydzień. Dziękuję za uwagę, kłaniam się w pas. Do zobaczenia, na razie, trzymajcie się. Cześć!